Tak, witajcie. Z tej strony Ruciak. Powiem wam, że dzisiaj czuję się jak totalny truch. Mam ochotę zawinąć się w kulkę i zapowiedzieć o całym świecie i do nikogo się nie odzywać. Tylko zapomniałem, że jestem youtuberem i muszę się odzywać do paruset tysięcy ludzi. Cholera. Dzisiaj wyglądam jak kupa, czuję się jak kupa. I w sumie czekajcie, chcemy się kupę. Ale to było za mocne, Adam. Teraz taki typ humoru preferujesz? Spierdalaj. No bo działo się sporo w tym tygodniu. Ja sporo nagrywałem, sporo rzeczy załatwiałem. Słuchajcie, no, będzie pełnoletni, bo okazuje się, że nie jest takie łatwe. Ja myślałem, że teraz to ja będę na zajączkach sobie latał i będę sobie skitał. Że kurczę, muszę nagrywać. I w sumie to chcę! Zanim jednak zaczniemy, spytam się was, słuchajcie, czy chcecie, abym na filmie oglądał swoje stare zdjęcia? A mam ich mnóstwo. To ma moja mama w sypialni. Tak. Ponieważ jak zawsze mam super pomysł na taki filmik, ale muszę wiedzieć, czy takie coś was interesuje, więc zostawcie tutaj łapkę w górę pod tym filmem i będę wiedział, że jeżeli na przykład będzie 20 tysięcy w górę pod tym filmem, to nagram taki film. Dziękuję. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Poza tym przepraszam bardzo, ale zapomniałem o konkursie w poprzednim filmiku. Zapomniałem go rozwiązać. Więc teraz wam podam osobę, która wygrała koszulkę z poprzedniego filmu, którą ja podpisałem z siusiakiem. Dobra, w takim razie budujemy napięcie. I zwycięzcą jest... Wążeczny. Wążeczny. Nie no, Emilia Bastek. Napisałem do ciebie prywatną wiadomość, więc pozdrawiam. I słuchajcie, dzisiejszy film będzie tak troszeczkę wyjątkowy, ponieważ dzisiaj nie wy zadajecie mi pytania, tylko ja wam. A zadałem wam ostatnio pytanie, co was najbardziej wkurza. I dzisiaj przeczytamy kilka. Kiedy jestem z mamą na zakupach, jestem już przy kasie, ona mówi, że czegoś zapomniała. Prosi, żebym poczekała, zaraz przyjdzie i ta niezręczna sytuacja, kiedy jeszcze tylko przed tobą jedna osoba, a ty dalej czekasz na mamę i mówisz, aby tylko zdążyła. Natalio, masz zupełną rację. To jest okropne, pamiętam jak ja za dzieciaka tak miałem niejednokrotnie. Powiem ci nawet taką historię, że raz byłem z mamą na zakupach w jednym z tych takich dużych sklepów i była ogromna kolejka, na jakieś 8 osób. I mama powiedziała, że bierze te rzeczy, ale jeszcze idzie po pieczywo tam na taki specjalny dział, gdzie się kupuje chleb. I słuchajcie, czekałem w tej kolejce i sobie tam grałem taki mały kajtek, taki mały Adaś. I grałem sobie na PSP, czekam sobie w tej kolejce z koszykiem, cały czas go sobie pcham nóżką, aż w końcu dochodzę do pani. To znaczy normalnie dochodzę, w sensie, że z koszykiem z boczuchy. No i wyciągam wszystkie rzeczy na ladę. Pani wszystko zaczyna kasować i w końcu podaje mi kwotę. I mówi 320 zł za te zakupy, czy chce pan siatkę, nie? I pewnie pomyślicie sobie, że poszedł szukać mamy, że wytłumaczyłem pani lub cokolwiek i powiedziałem. Nie, ja poszedłem sobie. To znaczy, jak macie kasy, jest wyjście, to ja nie płacąc i zostawiając wszystkie zakupy i wszystko, wyszedłem generalnie ze sklepu, nie? I czekałem na mamę w aucie. Znaczy, przy aucie. Wkurza mnie sytuacja, kiedy oglądam film ze koleżanką i ona oglądała ten film i co chwilę jest patrz, o, teraz będzie najlepsze, o, ja ci się podoba na razie. Tak, to jest wkurzające, ale nawet rozwinę wątek do gier. Zdarzało mi się grać w gry, które mają już 10 lat, na przykład World of Warcraft. Grałem z osobami, które grają w tą grę już nie wiadomo ile i znają całą historię tej gry. I słuchajcie, to jest straszne, ponieważ robimy misję w jakiejś grze, podchodzimy do jakiegoś gościa i on zaczyna nam mówić, że no, musisz pójść zebrać 3 grzyby i do mnie wrócić. No i bierzemy tą misję i nagle kolega mi opowiada, że ten gościu to jest w ogóle stąd, że jego mama to jest ten, a jego ciocia to ten i on w ogóle przysłużył się robiąc to i to. No i ja słucham to osobę tak przez 10 minut i mówię... Fajnie. Najbardziej to mnie denerwują reklamówki w sklepach. Zawsze otwiera się je nieskończoność ilość czasu, ludzie w kolejce patrzą się na mnie jak na idiotkę. Też masz z nimi problem? W sumie to nie. Reklamówki nie są trudne do otwierania. Jakie to masz reklamówki u siebie w mieście? Naklej, że ty potrzebujesz nożyczek, żeby je rozdzielić. Chyba nie masz takiego dużego problemu z reklamówkami. W ogóle wiecie, że na północy i na południu Polski inaczej się mówi na siatki, ponieważ na południu się mówi na to reklamówki, a na północy siatki. Serio. Zobaczcie sklepa i się spytajcie pani, czy mają państwo... Przepraszam, co mamy? Chodzi panu o basen? A, no tak, ale jestem głupia. Oczywiście, że chodzi przecież o kangura panu. No nie, nie mamy kangurów akurat w naszym sklepie aktualnie. Kiedy późno wieczorem kładę się w łóżku, mam kompa na kolanach, wszystko jest okej, i nagle huźwa, a nie wziąłem słuchawek. No dobra, żona staje, biorę te słuchawki, podłączam do komputera i zdenerwowana siadam. Ola, na łóżku się kładzie. A nie siedzi. Chyba.
Może całe życie żyje w błędzie. I zaczynam grać, przeglądać ryby, aż tu nagle: Ola, chodź na dół na chwilkę! Mama woła. No tak, to jest wkurzające, ale wyobraź sobie także sytuację, w której 3 razy bierzesz jakąś rzecz, po którą wstajesz i za każdym razem zapominasz jej wziąć do końca. Czyli na przykład idziesz do łazienki i bierzesz wszystko, tylko nie tą rzecz, po którą przyszłaś. Idziesz do kuchni, bierzesz wszystko, tylko nie tą rzecz, po którą przyszłaś. I to jest dopiero wkurzające, uwierz mi. Denerwują mnie osoby bardzo zapatrzone w siebie, które myślą, że są pępkami świata i że świat kręci się wokół nich. Ej, czekaj, czyli słońce nie kręci się dookoła nas? MAMO! Wkurza mnie to, że jestem taka niska i na wszystkich patrzę w niebo. A mnie na przykład wkurza to, że jestem wysoki, ponieważ jest sporo osób niższych ode mnie i muszę na nie patrzeć z góry. Chyba wychodzi na to samo, co nie? Mnie najbardziej wkurzają owady. Leżysz sobie na łóżku i nagle nad uchem bzzz. Wiesz co, przynajmniej nie mieszkasz w Australii. Tam owady robią bzzz i cię zabijają. Piszesz do kogoś wiadomość na Messengerze. Patrzysz się, jest git, przeczytał. Czekasz 5 minut, nie odpisuje. Czekasz 2 dni, nie odpisuje. Ale mimo to przeczytał. No przykro mi, gościa, no. Wiem, że Antek ci nie odpisał, ale... Ale nie gniewaj się na niego. Po prostu... Może... Mu się nie... No... Gdy idę gdzieś z koleżanką, ona jest bardziej zajęta telefonem niż rozmową ze mną. No Weronika, witam cię, jak w 21 wieku. Gdzie masz koleżanki? Raczej prędzej na Facebooku niż w prawdziwym życiu. Ale znam ten ból, powiem wam, że taki problem za każdym razem miałem ze Stewartem, ponieważ gdziekolwiek jechaliśmy ze Stewartem i z Dubielem, to oni cały czas siedzieli w telefonach. W sensie ja też siedziałem, się nie wybieram w tym momencie, ale mi to też siedzieli w telefonach. Ja mówię, chłopaki, spójrzcie na świat, jest taki piękny. A potem sam patrzyłem w telefon. No i w sumie byłem ich wart. Tylko że ja potrafię mieć troszkę kontaktować, a oni się odcinają zupełnie. Tak samo Blow, tak samo w sumie wszyscy. Kiedy coś komuś opowiadam przez dłuższy czas, mówię i mówię, i nagle ta osoba, z którą rozmawiam, mówi: możesz powtórzyć? Albo coś w tym stylu. Mega wkurzające. Wiesz co, no jeżeli raz prosi ciebie, żebyś powtórzyła, to jeszcze spoko, gorzej jeżeli cię prosi 6 razy o to, żebyś powtórzyła jedno zdanie. To jest dopiero wkurwiające. No i słuchajcie, to na tyle, jeżeli chodzi o te pytania, ale powiem wam, że dzisiaj się przydarzyła mi ciekawa rzecz. Chciałem ją pokazać na początku, ale pokażę ją teraz. Wyobraźcie sobie coś takiego, że ja generalnie dostaję codziennie dietę pudełkową, czyli dostaję jedzenie codziennie rano. Ja go teraz nie reklamuję, ale powiem wam, że prócz jedzenia mi dzisiaj pod domem ktoś zostawił paczkę. Samego rana, prawdopodobnie przed szkołą. I pisze tutaj, żebym otworzył ten odcinku, więc w sumie okej, otworzę. I to nie jest żadna sponsoring ani nic, po prostu taka miła niespodzianka dzisiaj mnie spotkała pod drzwiami, że też zostawił na moje 18 urodziny, w ogóle by the way, korzystając w ogóle z okazji, słuchajcie, chciałem wam serdecznie bardzo podziękować za to, jak dużo było życzeń w moją stronę. Ja wiem, że jakby nie chodzi o ilość, chodzi bardziej o jakość i o to jak. I to też było naprawdę rewelacyjne, bo czułem się bardzo kochany i lubiany w ogóle wczoraj. Ale powiem wam, że no mega to doceniam, że ktoś was pamiętał, czy wam przypomniał Facebook albo cokolwiek, ale tak czy tak, dziękuję uprzejmie. Niedługo wrócę do fanmaili, ponieważ sporo mi paczek przysyłacie. Ale nie patrz na dietę, w końcu 18 ma się tylko raz, okej. Gdzie mogę doszaleć i sobie zjeść czekolady, jo, i dostałem także takiego wysiękiego Suchiego Andrzeja, będę miał już 748. Mua. To miałeś być ty, sorry, nie mam talentu. Ale powiem wam, że o ile widzicie, oj. To nie jest aż tak źle, powiem ci, że ja bym nawet nie narysował połowie tak dobrze. A no taki wierszyk ode mnie. 18 ty już masz oraz wiernych widzów posiadasz, bo my ciebie uwielbiamy, a Andrzeja wręcz kochamy. Karol, Maciek, Daniel, Łukasz, już przyjaciół ty nie szukasz, prawie 700 tysięcy ćwiraków już masz, coraz większe sukcesy zdobywasz. Na YouTube kanał już jest, miłość też już jest, szczęścia, zdrowia, pomyślności, wiernych przygód i radości. Oho, dziękuję ci bardzo, Martyna. No i to na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się on spodobał i chcecie to, żebym sobie oglądał moje stare zdjęcia za dzieciaka, to zostawcie łapkę w górę, to nagram to jak najprędzej. A jak na razie życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszam was na moją grupę ciuraków, na której jest was sporo i bardzo dobrze się tam bawimy. I ostatnio jest tam mega kochany. Kochane, co? Słodko, co? Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa! It's just a